Fajki robotów to zbiór opowiadań Stanisława Lema, wydany w 1964 roku. Oryginalnie było ich 15, przy czym trzy zostały później włączone, podobnie jak cały zbiór, w skład wydanej rok później cyberiady. Opowiadania te stanowią oryginalny melanż konwencji baśniowej oraz gatunku science fiction. Świat, w którym się rozgrywają, zaludniony jest wyłącznie przez inteligentne maszyny. Poziom technologiczny sugeruje, że mamy do czynienia z odległą przyszłością. Jednocześnie w świecie tym funkcjonują elementy typowe dla średniowiecznych bajek. Spotykamy królów, królewny, królestwa, rycerzy oraz smoki. Z tym, że rolę czarów pełni tu technika, a odpowiednikiem dawnych czarnoksiężników są konstruktorzy i wynalazcy. W świecie tym człowiek nie pojawia się prawie wcale. Nazywany jest bladawcem, jest wzbudzającym strach, kuriozum, jest postacią mityczną i wielu kwestionuje nawet jego istnienie. Jest też ukazany jako istota podstępna, niebezpieczna i pozbawiona zasad. W odróżnieniu do robotów, które są zasadniczo honorowe, nawet chwilami łatwowierne. Jednak bliższe przyjrzenie się znajdującym się tu historią każe nam przypuszczać, że ich bohaterowie to w istocie ludzie przebrani za maszyny. Świadczy o tym chociażby opowiadanie pod tytułem Przyjaciel Automateusza, w którym tytułowy Automateusz, wyruszając w daleką podróż, nabywa robocika, którego trzyma w uchu, który jak zaręcza sprzedawca będzie jego przyjacielem na dobre i na złe. Ale gdy ląduje na bezludnej wyspie, robocik, na chłodne wylicza prawdopodobieństwo uratowania się, po czym doradza mu popełnienie samobójstwa, czym doprowadza go do wściekłości. Chociaż obie postacie są teoretycznie maszynami, zachowują się jednak odmiennie, automateusz, wbrew swojej nazwie, reprezentuje ludzkie uczucia, tak jak nadzieja, podczas gdy jego mechaniczny przyjaciel to przedstawiciel pozbawionej sentymentów logiki. Bajka z czasem przeradza się w metaforę odwiecznego konfliktu rozgrywającego się w ramach natury ludzkiej, pomiędzy emocjami i intelektem. Człowiek jest przede wszystkim kierowany tym pierwszym. Nienawidzi tu swego rozumu, ale nie jest w stanie go zniszczyć. Tak jak maszyny w bajkach tych wykazują więcej cech ludzkich, niż spodziewalibyśmy się po nich, to samo dotyczy również władców. Pojawiający się tu wielokrotnie królowie są okrutni i nudzą się żądając od swych podwładnych, by ci ich zabawiali. Ciemiężą swój lud i są patologicznie podejrzliwi. Pod wieloma względami są karykaturą rozmaitych systemów totalitarnych XX wieku, jak król, którego widzimy w opowiadaniu Uranowe uszy, który nie rusza się ze swego zamku, ale wszystko kontroluje przy pomocy nadnaturalnie długich macek. W opowiadaniu bajka o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła, mamy króla, który nie dba o interes swych obywateli, i zainteresowany jest wyłącznie wojnami. Do tego stopnia, że prowadzi niekończące się starcia sam ze sobą. Buduje przeciwników, na których następnie sam naciera, co powoduje niezliczone ofiary w ludziach. Ale któregoś dnia te twory wymykają mu się spod kontroli i zaczynają zagrażać samemu królowi. Pod wpływem błędu powstaje smok, którego nie sposób pokonać. Można tylko prosić o pomoc kolejną maszynę ale i ona wcześniej czy później obróci się przeciwko swemu panu. Jest to wizja świata przyszłości, w którym technologia zaczyna żyć własnym życiem i próbuje nas zniszczyć. Opowiadanie trzej elektrycerzy to poniekąd typowa bajka o tym, jak rozum zwycięża siłę. Na planetę, na której wszystko wykonane jest z lodu, gdzie znajdują się nieprzebrane bogactwa, przybywa kolejno trzech rycerzy – mosiężny, żelazny i kwarcowy każdy z nich ginie jednak w drodze do wspomnianych skarbów, ostatni pokonany sprytem przez lokalnego mędrca. Można widzieć w tej historii kolejne etapy rozwoju współczesnej nauki, która podąża od maszyn ciężkich do wysoce precyzyjnych, czyli krzemowych, widzimy jak każdy kolejny rycerz jest skuteczniejszy w walce, ale wszystkie ich wysiłki okazują się daremne, bo cel, który próbują osiągnąć elektrycerze, jest nieosiągalny, Skarbów w nie sposób zdobyć, bo lód rozpływa im się w rękach. Jest to więc opowieść o tym, jak nauka nigdy nie dopnie swego, nie osiągnie tego, do czego dąży, nigdy nas nie uszczęśliwi, nie wytłumaczy nam w pełni otaczającego nas świata. W opowiadaniu jak mikromił i gigancjan ucieczkę mgławic szczeli, otrzymujemy żartobliwą kosmogonię, wyjaśniającą w bajkowy sposób, skąd wzięła się obserwowana w kosmosie ucieczka galaktyk. Okazuje się, że zapoczątkowała ją kłótnia dwóch genialnych konstruktorów, z których jeden tworzył rzeczy malutkie, a drugi gigantyczne. Gdy wyzwali się na pojedynek, który miał rozstrzygnąć, który z nich ma rację w swym podejściu, Olbrzymi robot zbudowany przez gigancjana rozpadł się na kawałki, bo nie był w stanie dogonić malutką okruszynkę zbudowaną przez mikromiła. Z jednej strony jest to ponownie typowy, bajkowy archetyp, w którym mały pokonuje dużego, słaby, ale sprytny silniejszego. Ale również lekcja poglądowa ukazująca, że miniaturyzacja jest lepsza od gigantomanii. Nauka będzie produkować nie maszyny olbrzymy, ale maszyny okruszyny. I z perspektywy czasu ta obserwacja, poczyniona przez autora 60 lat temu, jest jak najbardziej słuszna. Ci genialni konstruktorzy ponownie wykazują się cechami bardzo ludzkimi. Są kłótliwi, małostkowi i skłonni do gniewu. Jednocześnie wydają się dysponować nieograniczonymi, niemal boskimi możliwościami. Zasady fizyki są im niestraszne. Nie ma niczego, czego nie byliby w stanie skonstruować. Są niczym potężni czarnoksiężnicy. Z dawnych baśni. Są przedstawicielami świata odległej przyszłości, w której nie będzie niczego, co będzie mogło oprzeć się stworzonej przez nas technologii. W tym momencie człowiek stanie się poniekąd równy bogom. Z jednym jednak zastrzeżeniem, że wciąż będzie ulegał typowo ludzkim emocjom. Postęp techniczny nie wyeliminuje konfliktu i wojny, nie spowoduje, że ludzie żyć będą w zgodzie i miłości, przeniesie tylko wojnę na zupełnie inny poziom. Od mikromiła i gigancjana miał lem już tylko jeden krok: do stworzenia pary sławnych konstruktorów toczących ze sobą wieczny spór. Trurl i Klapałcyusz staną się głównymi postaciami kolejnego zbioru Cyberiady. W bajkach robotów pojawiają się w trzech krótkich, ale efektownych opowiadaniach. W wielkim laniu obaj pragną dowiedzieć się, nad czym pracuje ten drugi. Trurl. Konstruuje więc maszynę, wchodzi do niej do środka i wysyła ją do swego przyjaciela, twierdząc, że maszyna jest rodzajem prezentu spełniającego każde życzenie. Sprytniejszy od swego rywala już jest jednak w stanie przejrzeć podstęp i każe maszynie stworzyć trurla. Gdy trurl pojawia się przed nim, sprawia mu lanie, tłumacząc się, że to jedynie kopia, nieprawdziwy prawdziwy trurl. W jak ocalał świat, klapałc już ponownie udowadnia, że jest mądrzejszym, szerzej patrzącym na rzeczywistość geniuszem od swego przyjaciela. Gdy ten drugi buduje maszynę, która potrafi zrobić wszystko na literę N, żąda od niej abstrakcyjnych rzeczy, a na koniec każe jej zrobić nic. Jest to kolejna opowieść w tym zestawie, która, wykorzystując bajkowy kostium, ukazuje ograniczenia nauki. To, że są rzeczy, idee, do których nie ma ona dostępu. Chociaż Trull, występując z bardzo stricte naukowej perspektywy, twierdzi, że zadania, które jego maszynie wyznacza klapałc już są zwyczajnie niedorzeczne i do nas pozostaje ocena, kto ma rację w tym sporze. Także tutaj, przy okazji głównego tematu opowieści, pojawia się żartobliwe wyjaśnienie tego, że kosmos wydaje się nam zagadkowo pusty. Wynika to z tego, że wynalazek Trulla unicestwił wiele różnych jego elementów. W maszynie Trurla, tytułowy bohater, ponownie występujący jako reprezentant wąsko rozumianej nauki, buduje olbrzymią maszynę, która okazuje się niesamowicie głupia i zaczyna niszczyć świat, upierając się, że 2 plus 2 równa się 7. Bajka ta z jednej strony podśmiewuje się z samej nauki, która potrafi stworzyć gigantyczną konstrukcję logiczną, by dojść w istocie do bredni. Z drugiej strony pokazuje, że ta brednia, może okazać się niebezpieczna, jeżeli stoi za nią prymitywna siła fizyczna. W tym wypadku, prawda i słuszność mogą się okazać bezradne. Bajki robotów to świetne i uniwersalne do dzisiaj aktualne opowieści, w których Lem jak zwykle przestrzega nas przed zbytnią ufnością, którą pokładamy w przyszłości. Chociaż różne w swojej formie, są one w istocie przedłużeniem dywagacji, obecnych tak w Solaris, jak i w dziennikach gwiazdowych. Pokazują, że technologia, nawet ta najbardziej doskonała, nie uratuje nas przed nami samymi, człowiek pozostanie człowiekiem pełnym wad i słabości.